bliska osoba sercu, da mi dzisiaj wiadomość, że ksiądz kardynał Brucke jest przywracany do łask i będzie sędzią w kongregacji. A ja go pocieszam, człowieku, to nie jest tak. Dotąd był wolnym ptaszkiem, jeździł po świecie i miał wykłady. A teraz go robią sędzią kardynała, więc ja wiem, na czym polega funkcja sędziego, kiedy ma ze mną rozprawę. Musi przeglądać 15 teczek dotyczących księdza Natanka. Przeglądnąć każdą sprawę, bo jak popełni się błąd, to mu to wyłapi mój adwokat i go cyk, rozumiecie? Jeszcze pracę straci. Więc kardynał Brucke już nie będzie po świecie jeździł. Jak dostanie sprawę 20 tomów, no to ma goodbye wineto. Dowód na mnie, moje myślenie? Będę to mówił po tysko. W 2018 roku kardynał Brucke miał zabukowane rekolekcje dla kapłan, dla mężczyzn w Niepokalanowie w Polsce. Jak myślicie? Myślicie, czy będą te rekolekcje? Dzieci nie będą. Języczek naciskający guziczki gry, klawiatury, której wy nie widzicie, ani tego języczka nie znacie, najpierw złapał prowincjała. Prowincjał siadnął na gwardiana w Niepokalanowie. Jaka jest odpowiedź? Pisemna będzie inna, ale prywatna, która wyszła z ust guziczka, brzmi. Są kardynał Brucke i kardynał Sara. Są buntownikami w kościele. Nie mogą się te rekolekcje dzieci odbyć. Więc ich nie będzie. Ale ksiądz Natanek co robi? Mówi, jak chcecie. Mogą się one odbyć na pustelni. Ale znam życie. Tej paleczki nie podejmie tu kardynał Brucke, bo byłby dowód, że ze skazańcami trzyma. Rozumiecie? I prosto. W takiej rzeczywistości funkcjonujemy.